Już nie mogłam się doczekać, kiedy pokażę Wam mój mini ogródek, jak ja go zrobiłam i co tam posadziłam. To, co widzicie, to jest mini paleta. Nie jest to taka europaleta duża, ani nie jest to taka mała paleta, którą znacie pewnie wszyscy, tylko jest to taka mini paletka. Skąd ją mam, to nie mam zielonego pojęcia. Skąd znalazła się u mnie w ogrodzie. Troszkę pomógł mi tutaj mąż. Poprzybijał mi deski i wyłożył wnętrze folią. Folią i tą folię jeszcze poprzybijał na takie nity specjalne. Ja tą paletę wykorzystuję do tego, żeby posadzić w niej zioła. I Was również zachęcam do tego, żeby wykorzystywać różne rzeczy, nawet jakieś takie na przykład, nie wiem, garnki, patelnie. Ja akurat bardzo często wykorzystuję patelnie i na przykład, kiedy niszczy się patelnia, to mój mąż szybko wyrzuca, żeby ona nie wylądowała w ogrodzie. A żebyście nie pomyśleli, że to te moje patelnie wyglądają tak jak muchomory i opony w ogrodzie, to ja Wam kiedyś pokażę, jak wyglądają moje takie małe grządki. One są tak poukrywane na przykład pod drzewami, że prawie ich nie widać. Ale widać, że coś rośnie i spełniają swoją funkcję. Ja w tej mini paletce posadziłam zioła wieloletnie i również rośliny takie sezonowe jak szpinak, cebula, sałata i seler. To, co Wy posadzicie, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Na pewno fajnie jest mieć taki mini ogródek. Możecie taką malutką paletkę, możecie umieścić nawet na najmniejszym balkonie. A żeby ona nie przeszkadzała, to możecie nawet, można taką paletkę nawet powiesić. Ona, mimo tego, że wsypałam ziemię, to ona nadal nie jest ciężka. Ja tutaj mam trochę utrudnienie, ponieważ nie mam operatora kamery, więc w jednej ręce trzymam kamerę, a w drugiej, drugą ręką sadzę. No muszę sobie jakoś poradzić, żeby to Wam pokazać. Bardzo się staram, więc proszę o łapkę w górę i proszę subskrybujcie kanał. To jest lubczyk akurat, który wsadziłam. I lubczyk jest rośliną wieloletnią. Jeśli lubicie kolendrę, to proponuję również posadzić ją w tym mini ogródku, a nawet mam taką propozycję, żebyście po prostu posadzili ją w ogrodzie. Czyli wysiewacie w ogrodzie i pomimo to, że jest to zioło jednoroczne, to kolendra rozsiewa się sama i macie ją w następnym roku ponownie. Do swoich mini ogródków możecie również wysiewać zioła. Dwie małe cebulki miałam posadzone w ogrodzie. Tak niefortunnie one, chyba jakiś ptaszek je sobie wydziobał i sobie leżały tak po prostu na ziemi, więc postanowiłam je tutaj przesadzić do tej paletki. Teraz mam tymianek. Tymianek również jest rośliną wieloletnią, więc sadzę go tutaj na skraju. Tak jak lubczyk, pietruszkę tam po lewej stronie posadziłam, tutaj właśnie sadzę tymianek, żeby on sobie rósł nawet w bok. On się będzie wydłużał, ten tymianek, i nie będzie nam się rozrastał jakby do środka palety, tylko on po prostu będzie rósł nam jakby w bok. Oczywiście stworzy taką swoją kępę. Tutaj teraz sadzę melisę. Wygląda tak, jakbym ja to wciskała, ale uważam na systemy korzeniowe, więc nie hejtujcie mnie, że ja ściskam te korzenie. Ja tutaj naprawdę dbam o to, żeby nic się tym roślinkom nie stało i żebym miała piękny ten ogródek.
Polsce jest bardzo dużo ziół, które są wieloletnie, więc możecie, jak już raz posadzicie, to nie musicie ich później sadzić ponownie. I do takich ziół zaliczamy właśnie lubczyk, moja pietruszka przeżyła zimę, estragon, tymianek, oregano. Jeśli zdecydujecie się posadzić zioła w swoim ogródku bądź na swoim balkonie, to należy pamiętać, że one tak naprawdę nie mają prawie żadnych wymagań. Wystarczy im ziemia przepuszczalna, woda i słońce. I to wszystko. Bardzo dużo ziół pochodzi z rejonów górskich, gdzie w takim naturalnym środowisku rosną na niezbyt rodzajnych, płytkich glebach, dlatego nie trzeba zapewniać im żadnej jakiejś takiej mega żyznej gleby lub po prostu zostawić je, podlewać, niech rosną. To tak jak w życiu, tak jak obecnie w Polsce. Potrzebujemy, żeby rządzący pozwolili nam pracować i nam nie przeszkadzali. Oczywiście nie obstaję tutaj za żadną opcją polityczną. Po prostu niech nam nikt nie przeszkadza, a wtedy damy sobie radę. Ups, chyba zrobiło się politycznie nieprzyjemnie, więc wracamy do naszych ziół. Zrobimy teraz krótki przegląd. Jako pierwsza pojawiła się pietruszka, cebulka, mała rozsada kolendry. Ja uwielbiam kolendrę. Daję ją chyba do wszystkiego, do sałatek, do różnego rodzaju makaronów. Na skraju lubczyk. Lubczyk, jak nam się rozkrzewi tutaj, to będzie pięknie to wyglądało. Na chwilę obecną posadziłam tutaj rozsadę szpinaku, bazylii. I na samym dole mamy zioło wieloletnie melisa, seler, sałatę. I tam jest jeszcze taka mała rozsadka selera. Taki mini ogródek proponuję na balkony, proponuję na tarasy, jak również do ogrodów, które są po prostu małe. To jest cudowne, kiedy na przykład gotujecie rosół, wychodzicie i możecie sobie zerwać pietruszkę, możecie zerwać sobie seler, lubczyk. A zapewniam, że są to zioła, które rosną na każdym stanowisku, jeśli tylko im zapewnicie wodę, światło, to będą pięknie rosły. Z takich ziół, które powinny się tutaj jeszcze znaleźć, to jest estragon. Estragon również jest wieloletnią rośliną. I rozmaryn. Bez rozmarynu i estragonu to ja w ogóle sobie nie wyobrażam. Ja uwielbiam zioła. Tutaj posadziłam małe rozsadki, ale na przykład jeśli chodzi o lubczyk, to mam go bardzo dużo. Bazylii, mam całą skrzynię bazylii, wysiałam bazylię. Tymianek rośnie mi bardzo dużo go w ogrodzie. Również dużo melisy, bo przecież trzeba się uspokajać w tych ciężkich czasach. Szałwia. Ja kiedyś zrobię Wam film o moich ziołach, które rosną w ogrodzie. Was serdecznie zachęcam do uprawiania ziół na balkonach, w donicach. Jak mówię, już jak zdarta płyta. Dziękuję bardzo. Subskrybujcie kanał. Dajcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.